takim wydarzeniu. Zaraz po Wielkiej Pokucie, kiedy skończyłem ten egzorcyzm Polski, poszedłem do klasztoru i w momencie, kiedy byłem, stali ludzie, stali kapłani, jeden do mnie mówi: w tej chwili jestem na telefonie z bardzo znaną mistyczką w Polsce. Nie powiedział mi jej imienia, powiedział, że jest prowadzona przez biskupa, to nie jest jakaś samozwańcza mistyczka. I rozmawiałem z tą panią. Ona zostaje w ukryciu, ona nie chce, żeby nikt ją znał. Znana jest w kościele w Polsce, ale nie wszystkim. I ona mówi: przeksiędza, to co ja widziałam, to w czasie tej wielkiej pokuty, to było niesamowite. Ja mówię: co pani widziała? I ona powiedziała: widziałam otwarte niebo nad Częstochową i widziałam Matkę Najświętszą w pięknej koronie, w złotym płaszczu, z berłem, niesamowitym uśmiechem na ustach i osłaniającą płaszczem całą Częstochowę, wszystkich tych waszych ludzi, którzy tam żeście mieli. I ona mówi: i jeszcze był niesamowity znak. Widziałam miliony dusz, które szły ze wschodu i z zachodu do Polski. I w tym momencie wszystkie szły do Częstochowy i takim jakby jednym strumieniem unosiły się do góry i szły do nieba. Czy to były dusze naszych rodaków poległych? Czy dlatego, że myśmy otworzyli niebo poprzez naszą pokutę? Ona mówi: nie wiem. Widziałem dusze zmarłych ludzi, którzy od wschodu i ze zachodu, ze strony Rosji i Niemiec, Europy, szły do Polski i w tym momencie uniosiły się do nieba i niebo zostało dla nich otwarte. To były miliony, miliony dusz, do mnie powiedziała.